by my wings, crouched on the sill. Doing acrobatics, moving from the matter in the air. You wouldn't believe what I saw. A lady in a turban looking at her future telling devices, and she said, "Man, you shouldn't be here. The time isn't right for you. You should have known before coming around. Man, you shouldn't be here. The time isn't right for you. You should have known before coming around." That was on my way to an alpha state. See the levels rising, climbing up the ladder to the spheres. You wouldn't believe what I saw. A devil in a magic robe telling me a supernatural prediction. And he said, "Man, you shouldn't be here. The time isn't right for you. You should have known before coming around. Man, you shouldn't be here. The time isn't right for you. You should have known before coming, before coming around. I don't wanna see your face around here. The time isn't right for you. I don't wanna see." Tydzień temu wróciłam z Igrzysk Olimpijskich w Londynie, gdzie zajęłam 25. miejsce. Myślę, że na polskie warunki nie jest to zły wynik. Cieszę się z zajętego miejsca, chociaż liczyłam na pierwszą dwudziestkę. Niestety w pływaniu nie poszło mi tak, jak powinno. Pływanie było w piankach. Ja niestety nie lubię pływać w piankach i myślę, że to mogło zaważyć na tym, że wyszłam w drugiej grupie. Tutaj zawody, które odbyły się dzisiaj w Gdyni, traktowałam jako trening przed mistrzostwami Polski, które odbędą się za tydzień. Atmosfera tutaj w Gdyni jest naprawdę niepowtarzalna. Nie byłam jeszcze nigdy w Gdyni i naprawdę te zawody zrobiły na mnie ogromne wrażenie. Bardzo dużo ludzi i super organizacja.